Witam serdecznie, miło Cię zobaczyć, miło porozmawiać po polsku przede wszystkim w Kalifornii. Finalistą MLS Cup w swoim pierwszym sezonie, jedynym Polakiem grającym w piłkę w Los Angeles. Wrócimy jeszcze do tematyki lokalnej, ale zaczniemy trochę o Tobie i o Twoich początkach. Wychowywałeś się na Górnym Śląsku, tak? Tak. I jak to się stało, że zostałeś piłkarzem? Takie banalne pytanie, ale... No i to się stało. Ja w sumie sam do końca nie pamiętam. Po prostu ta piłka zawsze była obok mnie. Mam rodzinę sportową, babcia grała w piłkę ręczną. Mama też, tata też grał w piłkę nożną, trenerem był, także... Ten sport zawsze tam wokół mnie był i, no i padło na piłkę. No ja dostałem piłkę na urodziny pewnie kiedyś i wyszedłem na podwórko i tak się zaczęło i od tamtego momentu grałem cały czas po prostu. Czy to po meczach mojej mamy na hali, czy to po meczach mojego taty. Także no, ten sport i ta piłka była cały czas i praktycznie to było jedyne co robiłem. Nie? Do szkoły też chodziłem jak co, ale po szkole przeważnie chodziło się na podwórko i się grało. Amerykanie na pewno są zainteresowani, bo o to mnie tutaj też proszono, żeby wyjaśnić fenomen piłki nożnej w Polsce. No, wiemy, że to jest zdecydowanie najbardziej popularna dyscyplina i to jest wielka różnica między piłką nożną a jakimkolwiek innym sportem, ale jakbyś mógł tak powiedzieć amerykańskim kibicom, co oznacza piłka nożna dla przeciętnego Polaka? Znaczy, ja ogólnie grałem w drużynie takiej, że w tym mieście, czy to w województwie, piłka jest najważniejsza, nie? I kibic się bardzo przywiązuje do drużyny, która jest, bo jest tam kilka drużyn, też ze sobą bardzo rywalizują, także u mnie praktycznie sport była tylko zawsze piłka i no ja bym to mógł porównać tak jak na przykład tutaj jest do fana typowego z NBA, ma swoją drużynę, jeździ na mecze, ogląda każdy mecz, no to tak samo jest, mi się daje, że w Polsce z piłką nożną, tak? Tylko praktycznie kibic czeka, aż ten mecz będzie u siebie, czy to też na wyjeździe i no i za tą drużyną, że tak powiem, pędzi, nie? Czy to jest 500 km, czy 600, naprawdę ludzie jeżdżą i, no i wspierają ten swój zespół, nie? Także no, bym powiedział, że to jest taki sport narodowy i bym to mógł porównać do tego, jak tu wygląda na przykład z NBA, nie? Zaczynałeś w Polsce, ale bardzo szybko wyjechałeś za granicę. Jak pamiętasz ten moment i czy były pewne obawy? Czy ty już wiedziałeś, że tak chcesz swoją karierę prowadzić? No, czy nie wiedziałem, że będę wyjeżdżać tak szybko za granicę, ale na pewno tam gdzieś te myśli były, że jak chcę spróbować czegoś w poważnej piłce, to trzeba będzie wyjechać. Bo niestety polska liga jeszcze nie jest aż tak dobra jak ligi zagraniczne, chociaż na pewno z roku na rok staje się coraz lepsza, ale w tamtym momencie cały czas gdzieś myślałem o tym wyjeździe. Nastąpiło to bardzo szybko, praktycznie jak miałem 17 lat, to już wyjechałem i no to był taki impuls, po prostu przyszło zainteresowanie z Leeds. Nawet się długo zastanawiałem, oczywiście tak, jadę, nie ma problemu. No i tak chyba najbardziej odczułem to dopiero wtedy, jak pamiętam, podpisałem kontrakt. Miałem 17 lat, to nie mogłem mieszkać samemu, także zawieziono mnie do rodziny zastępczej na takiej wsi. Tam nic nie było dookoła, tylko dom i tam rodzice i brat już pojechali, cześć, no i nagle zostałem sam, nie mówię, po angielsku nie wiem mówić. Tu nie wiem, jak się dogadam i co robić, nie? Cały dzień przed sobą, no i wtedy było właśnie takie zderzenie z rzeczywistością. No i nie mówię, bo pierwsze 2-3 miesiące nie było łatwo. Fajnie, bo miałem Mateusza Klicha, tam to mogłem po polsku porozmawiać. Dużo mi pomógł, też mnie tam wprowadził w ten, że tak powiem, taki świat, bo to jednak był trochę przeskok z pierwszej drużyny z Ruchu Chorzów do pierwszej drużyny Leeds United. Także na pewno mi dużo pomógł, ale nie ukrywam, że pierwsze miesiące były ciężkie, bo ja zawsze byłem takim chłopakiem, który po treningu kończył trening i albo jechał z kolegami gdzieś po prostu, czy to tam spędzić czas, no cokolwiek, coś zjeść, albo jak było wakacje, to gdzieś sobie usiąść na ogródek czy gdziekolwiek. Za dużo w domu nie lubiłem siedzieć, a nagle tam takie coś nastało, że ja kończę trening o 13, 14 i jeszcze znajomych tak dużo nie było, bo po angielsku nie rozmawiałem, także no i co ja miałem ze sobą zrobić, nie? Dlatego 3-4 miesiące były mega ciężkie, żeby się przestawić. No ale tam jakoś minęło, później skończyłem 18 lat, sprawdziłem się na swoje, zacząłem coś mówić po angielsku i no i to tak jakoś się powolutku ukształtowało, nie? Ale początek był ciężki. Mhm. Jesteś jeszcze w kontakcie z Mateuszem, bo on teraz gra w tej samej lidze co ty. Wasze losy coś tak trochę jest, splatają. Właśnie wczoraj do niego zadzwoniłem, bo do Universal Studio z rodziną jechałem, czy nie może mi tam załatwić jakiś wyjściółek. A to Mateusz tak dużo potrafi załatwić? Myślę, że tak. No. Nie załatwi mi, ale myślę, że potrafi dużo. Reprezentacja Polski. Chodzi ci po głowie? No myślę, że chodzi. No już tam jakieś sygnały były. Był dobry okres właśnie, wrzesień czy tam listopad. Jakieś sygnały było, zmienił się trener. Co ja mogę powiedzieć? Ja mogę tylko trenować, grać, robić liczby, prezentować się z dobrej strony i mieć
zasięg w telefonie albo internet włączony i może tam kiedyś zadzwonię. No. Ja nie mam do nikogo pretensji, jest jak jest. Trener miał też mało czasu, bo musiał szybko budować kadrę praktycznie, bo został zastąpiony przez ile? 3 tygodnie przed zgrupowaniem. Także tu też jest daleko. Nie wiem, nie rozmyślałem nad tym, czemu nie, czemu tak. Robię swoje i mam nadzieję, że ten jeden dzień nadejdzie, że będę mógł w tej kadrze zadebiutować czy to zagrać, bo no, jest to moje marzenie i marzenia trzeba spełniać.